Cześć wszystkim, w ten czwartkowy wieczór. Dzisiejszy trening sponsoruje firma Monster Power, ponieważ w ruch pójdą na pewno na kolaniki, taśmy na nadgarstki i potrójny Monster pomarańczowy. Zobaczę, czy coś dam radę w nim wycisnąć, a miejmy nadzieję, że tak. W planach dzisiaj są fronty 5x5, martwe ciągi 5x5, wyciskanie w Monsterze. Chciałbym zrobić 3 serie po 3 strzały, nie wiem jeszcze na jakim ciężarze. No i na koniec dipy. Także też 3 serie po 8, 5 powtórzeń. Także zapraszam wszystkich do oglądania, a ja lecę z rolowaniem, rozbijaniem i aktywacjami do frontu. Jestem już po siadach, 80 kg, 5x5, całkiem elegancko. Po ostatnich frontach stwierdziłem, że zrobię na następnym treningu już 10 kg mniej. Na spokojnie tych 5 serii zaliczę po 5 ruchów, także jestem zadowolony i zabieram się za martwe ciągi. Martwe ciągi przełożę na inny dzień, na pewno nie będą z frontami i na pewno nie zaraz po frontach, bo czułem, jak mi już puszczają po prostu plecy, także cała pozycja poszła się przejść na spacer i było trochę ciężko, ale 150 kg, 5 piątek dałem radę, także
martwe ciągi pójdą na inny dzień, no albo fronty pójdą na inny dzień, jeszcze zobaczę. No i to tyle. Teraz zakładam monstera, znaczy się robię rozgrzewkę jeszcze przed monsterem. Myślę 70, 120, 140 kilo i wkładamy monstera. Także zobaczymy, czy tam coś radę wyciągnę. Szybkie podsumowanie po treningu. Całkiem ok. Mi ten trening wyszedł. Z frontów jestem jak najbardziej zadowolony. Fajnie, elegancko, 5 serii, 5 powtórzeń. Ciągi, no dupa wołowa, jestem straszna, bo dopiero zauważyłem, jak montowałem film, że nie nagrałem żadnej piątej serii. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że było 5 piątek, a nie 4 piątki. Także no nie trzymały mi te plecy tak jak powinny, nie trzymałem tej pozycji, no ale byłem już tak chyba wyczerpany po tych frontach i ogólnie po robocie, nie będę ukrywał, ale przeniosę ciągi albo fronty na inny dzień, myślę, że wtedy będzie ok. Co do monstera, no chyba mój śmiech wyraził wszystko. Ale jest za mocny, ten potrójny jest na mnie za mocny zdecydowanie. Dostałem sztangę na ręce, chciałem wykonać tylko malutki ruch w dół, no czułem, że zaraz mi lewa ręka ucieknie, także wolałem nawet nie ryzykować jakąś kontuzją, jakimś tam wystrzeleniem sztangi na brzuch albo na twarz. Także monster, póki nie ogarnę monstera normalnego, myślę niebieskiego albo no, pomarańczowego w ostateczności, to będę robił wyciskania wąskie, które postanowiłem zrobić. 120 kg, 3 serie, 3-4-4 powtórzenia, później dipy, 40 kg poodwieszone, 3 serie, 5 strzałów, także jest ok. Coś na barki do tego dojdzie. OHP myślę będzie po tych dipach i wyciskaniu wąskim no nieodpowiednie, ale ten clean high pull myślę będzie ok. Także to by było na tyle. Tak jak mówię, zapraszam na mojego fanpage'a do subskrybowania kanału YouTube, na mojego Instagrama, no i oczywiście na stronę Monstera. Wszystko macie ładnie w opisie filmu. Także ja uciekam jeść i spać, bo jestem już tak zmęczony, że nie dam rady więcej nagrać. Trzymajcie się, miłego wieczoru, hej!